jak już powstała kaplica i ludzie się zorientowali, msze się odprawiają, wszystko, to się zrobił naprawdę zryw, taki łąkiecki zryw po prostu. Z tego to cieszyło, że kościół my sobie postawili swój. No. Nie trzeba do Żegociny chodzić, tyle kilometrów. Cieszę się bardzo, gdy słyszę bicie dzwonów w łąkcie. Jest to moje marzenie z dzieciństwa. Moje marzenie, które się spełniło dziś w 100%. Wdzięczny więc jestem przede wszystkim Bogu. Bogu i ludziom, z którymi przyszło mi żyć i te wielkie dzieła tworzyć. Thank you.